Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości ogłoszenia lokalizacji fabryki polskiej marki samochodów elektrycznych Izera oraz uroczystości podpisania memorandum w tej sprawie przez wszystkie zainteresowane strony. Witam Państwa z pięknego kompleksu budynków Muzeum Śląskiego w Katowicach, zupełnie nowego, bo oddanego do użytku 5 lat temu. To miejsce, to muzeum powstało na terenie dawnej kopalni węgla kamiennego Katowice i tutaj mieści się Muzeum Śląskie, bardzo nowoczesne muzeum oraz inne instytucje kultury, które są nowym, takim bijącym sercem Katowic, centrum kulturalnym tego miasta i całego regionu, całego województwa. To muzeum, ten kompleks jest symbolem zmian, jakie zachodzą na Śląsku w ostatnich latach. Śląsku, który staje się regionem nowoczesnych technologii i przemysłu XXI wieku. To jest początek nowej drogi. To jest początek nowej drogi, drogi Izery do domu. To, że ta fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera będzie zlokalizowana na Śląsku, wiedzieliśmy już od pewnego czasu. Dzisiaj dowiemy się, gdzie dokładnie powstanie ta fabryka. Szanowni Państwo, elektromobilność to rewolucja, która zmienia nasze życie, która dotyczy i będzie dotyczyła w najbliższym czasie każdego z nas. Jednym z najszybciej, najbardziej spektakularnie zmieniających się regionów, województw w naszym kraju jest Śląsk. Śląsk chce być uczestnikiem tej rewolucji elektromobilności, która teraz się dzieje. A jaki dzisiaj jest Śląsk? Popatrzmy. Województwo śląskie jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się regionów w Polsce. Dzięki innowacyjności i kreatywności przedsiębiorstw to region o zróżnicowanej nowoczesnej strukturze gospodarczej. Jego rozwój kształtowany jest przez inteligentne specjalizacje takie jak medycyna, ICT, energetyka, zielona gospodarka, przemysły wschodzące. Przemysł przyszłości województwa śląskiego to zrobotyzowane, w pełni zautomatyzowane fabryki spełniające standardy przemysłu 4.0. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest motorem polskiej branży automotive. KSSE to ponad 400 firm, blisko 40 miliardów złotych inwestycji, 80 tysięcy miejsc pracy. 60% inwestycji KSSE to sektor motoryzacyjny. Można powiedzieć, że dzięki obecności KSSE województwo śląskie jest dziś hubem polskiej motoryzacji. Na atrakcyjność województwa śląskiego jako doskonałej lokalizacji dla nowych inwestycji ma wpływ także otoczenie biznesu, a więc najlepsze uczelnie techniczne, jednostki naukowo-badawcze, centra badawczo-rozwojowe, klastry czy też dostawcy i integratorzy technologii, a także kadry. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna została wyróżniona tytułem najlepszej strefy w Europie i drugiej na świecie według rankingu FDI Business Financial Times. Electromobility Poland dołącza do grona najlepszych firm strefowych. Izera będzie w centrum ekosystemu elektromobilności w Polsce, a lokalizacja fabryki w tym regionie wpisze się w jego dynamiczną transformację. Fabryka Izery będzie najnowocześniejszym zakładem spełniającym wszelkie standardy fabryk przyszłości. Docelowo powstanie około 15 tysięcy miejsc pracy w samej fabryce oraz u poddostawców i kooperantów. Izera. Początek nowej drogi. Kierunek Jaworzno. Kierunek Jaworzno, szanowni Państwo. Już wszystko jest jasne. Fabryka polskich samochodów elektrycznych Izera powstanie w Jaworznie. A ja witam uczestników dzisiejszej uroczystości, ludzi, bez których ta decyzja i ta lokalizacja nie byłyby możliwe. Witam serdecznie ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę. Witam marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Witam wojewodę śląskiego pana Jarosława Wieczorka. Witam prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej doktora Janusza Michałka. Witam prezydenta Jaworzna pana Pawła Silberta.
Witam prezesa Electromobility Poland, pana Piotra Zarembę. I witam przedstawiciela Lasów Państwowych, dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, pana Józefa Kubica. A teraz oddaję głos panu ministrowi Kurtyce. Zapraszam pana, panie ministrze, tutaj do siebie, między te dwa wspaniałe samochody. Panie ministrze, dlaczego Śląsk? Dlaczego wybór padł na Śląsk? Od tego zacznijmy. Bardzo dziękuję. Po pierwsze, witam państwa bardzo serdecznie i myślę, że to nie jest przypadek, jeżeli pomyślimy o tym, że to tutaj bije przemysłowe serce Polski, to tutaj zgromadzone są ogromne tradycje, etos pracy, które zakumulowały się przez stulecia, a które dzisiaj pokazują, jak dynamicznym regionem jest Śląsk, jak wiele fantastycznie wykształconych ludzi już tutaj jest, jak dobre uczelnie techniczne produkują nowe kadry. I Śląsk to jest również ten region, który bardzo mocno postawił na przemysł samochodowy, a mamy świadomość, jak ogromnym wyzwaniem ta transformacja będzie właśnie dla sektora samochodowego. Jeśli państwo widzicie, to tutaj za mną jest slajd pokazujący, że 13% polskiej produkcji przemysłowej to jest branża samochodowa, a jeżeli zliczymy to wraz z branżami pokrewnymi, 1/3 polskiego przemysłu to jest właśnie w ten czy inny sposób branża samochodowa. A jeżeli popatrzymy teraz na wyzwania związane z transformacją od silnika spalinowego do elektryfikacji przemysłu, to widzimy, że aż 55% komponentów, które obecnie produkowane są w Polsce, będą musiały dostosować się pod kątem transformacji, czyli zmienić swój zakres funkcjonowania w stosunku do obecnej produkcji w kierunku elektromobilności. To są części do silników, to są silniki spalinowe, skrzynie biegów. Te wszystkie komponenty w samochodzie elektrycznym będą zmienione i stąd również musimy zmienić cały sektor poddostawczy. Dlatego tak krytycznie ważne jest, żebyśmy jako Polska, żebyśmy jako kraj byli w stanie zaistnieć w tej wielkiej rewolucji przemysłowej elektromobilnej od strony producenta pojazdów, bo to on za sobą będzie niósł cały łańcuch dostawczy, jeżeli chodzi o podwykonawców, jeżeli chodzi o komponenty. Więc fabryka Izery na Śląsku to odpowiedź na z jednej strony atuty Śląska, z drugiej strony na wyzwania przyszłości, jakim są ewolucja technologiczna, a z trzeciej wpisuje się w sprawiedliwą transformację regionu śląskiego. To 15 tysięcy miejsc pracy, 3 tysiące miejsc pracy w samej fabryce, ale 12 tysięcy miejsc pracy w całym regionie. To ogromna szansa dla całego regionu i musimy wspólnie zmobilizować się po to, żeby być w stanie te miejsca pracy ulokować w atrakcyjnych lokalizacjach, znaleźć dla nich działki, przygotować te inwestycje. I stąd bardzo cieszy mnie dzisiaj reprezentacja bardzo szeroka, jeżeli chodzi o władze regionu. Mamy pana marszałka Chełstowskiego, mamy pana wojewodę Wieczorka, mamy pana prezesa Michałka z katowickiej strefy. Mamy oczywiście gospodarza fabryki, pana prezydenta Zilberta. Mamy przedstawicieli lasów. To są wszyscy partnerzy, którzy będą musieli połączyć siły po to, żeby urzeczywistnić to marzenie, jakim jest polska marka samochodów. A Polska jest największym w tym momencie w Unii Europejskiej rynkiem, który takiej marki jest pozbawiony. W związku z tym to tutaj na Śląsku chcemy na nowo pisać historię polskiej motoryzacji. A jak powinno wyglądać wsparcie państwa polskiego? Wiele państw europejskich angażuje się również finansowo w wspieranie lokalnych gałęzi przemysłu, również branży automotive. Widzimy, że branża samochodowa jest taką branżą strategiczną. Wiele spośród największych dzisiaj marek samochodowych było budowanych, tworzonych przy wsparciu państwa. Kiedy mówimy o tych najbardziej znanych, jeżdżących po naszych drogach markach francuskich, niemieckich, koreańskich, u zarania ich powstania była bardzo silna, bardzo aktywna rola państwa. Do dzisiaj państwo jest akcjonariuszem wielu z tych przedsiębiorstw. To jest taki sektor, który ma strategiczne znaczenie dla państwa.
przedsiębiorstwa, który poprzez swój wpływ na innowacyjność, na miejsca pracy, na łańcuch poddostawców, na zdolność wykreowania nowej wartości dodanej całej gospodarki jest na tyle strategiczne, że uzasadnia zdecydowanie zaangażowanie państwa. Oczywiście mamy tego świadomość, że państwo musi być tym kołem zamachowym, początkowym. Natomiast chcielibyśmy również, żeby taki projekt, jakim jest Polska Fabryka Samochodów Elektrycznych i Zera, był projektem jak najszerszego grona interesariuszy i po to, żeby jak najwięcej dywersyfikować również z czasem źródła kapitału. Bardzo serdecznie dziękuję. Minister Klimatu i Środowiska Michał Kurtyka. Dziękuję serdecznie. A teraz proszę o zabranie głosu marszałka województwa śląskiego, pana Jakuba Chełstowskiego. Zapraszam serdecznie. Panie marszałku, jakie decyzje i doświadczenia, które już są tutaj na Śląsku, stoją za tym, że Śląsk jest idealnym miejscem na to, żeby ta fabryka powstała właśnie tutaj? To pan minister tutaj już dużo powiedział, ale bardzo się cieszę, ponieważ jesteśmy bardzo pracowici. Potrafimy z tych, można powiedzieć, zawiasów historii wyciągać najlepsze wnioski. I dlatego stworzyliśmy strategię, województwo śląskie ją opracowało, sejmik ją przyjął, Zielone Śląskie 2030. Dwa miesiące temu zostało to przyjęte przez sejmik. Cały sejmik poparł strategię przygotowaną. I dzisiaj jesteśmy w bardzo ważnym dniu dla Śląska. Myślę, że przyszłość dzisiaj de facto się materializuje. My jako samorząd regionalny ten proces bardzo będziemy wspierać. Bardzo dziękuję panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, panu ministrowi Kurtyce, panu wojewodzie Jarosławowi Wieczorkowi, panu prezesowi strefy Januszowi Michałkowi, wszystkim samorządowcom, bo to jest projekt fundamentalny dla rozwoju Śląska. Mamy swoje doświadczenia, również osobiste. Ja w 2000 roku, kiedy rozpoczynałem studia, podjąłem się pracy też w fabryce właśnie samochodów w Tychach, które też jest oczywiście ważnym elementem w KSE. I przez 4 lata przenosiliśmy też linię z Holandii do Polski, czyli tworzyliśmy tutaj de facto początki tego, co dzisiaj jest tak mocno rozbudowane, co daje tyle miejsc pracy, daje potężne przepływy finansowe. Widziałem, jak to się tworzy, widziałem też, jak to wygląda na zachodzie. Pracowałem przy tym i wiem, że to jest gigantyczna szansa na realny rozwój dla wielu branż. My już zadeklarowaliśmy tutaj panu ministrowi, panu prezesowi, że będziemy wspierać ten proces. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, będziemy tworzyć parki technologiczne, gdzie małe i średnie firmy na Śląsku będą mogły szansę wykorzystać ten potencjał intelektualny, który dzisiaj, mówiąc wprost, będzie wykorzystany przy tym projekcie. I to jest wyzwanie dla nas wszystkich. Wszystkie ręce na pokład, bardzo się cieszę. Będziemy bardzo mocno pracować, żeby to się zmaterializowało. Będziemy bardzo tego pilnować, panie ministrze, ponieważ bardzo nam zależy na sercu, żeby się ten projekt udał. Ale tutaj współpraca rządu i samorządu, współpraca samorządu regionalnego, lokalnego jest bardzo istotna i biznesu przede wszystkim. I myślę, że ta historia na Śląsku zatacza pewien krąg i rozpoczyna się na nowo. Ale wszystkie sektory szanujemy, one są bardzo ważne, ale jednocześnie budujemy szansę na nowy rozwój. Myślę, że ta decyzja, ta informacja dla nas dzisiaj jest historyczna wręcz. To jest historyczny moment, dzisiaj podpisanie memorandum w tej sprawie. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Proszę teraz o zabranie głosu prezesa Electromobility Poland, Piotr Zaremba. Piotrze, dlaczego to właśnie Jaworzno będzie miejscem produkcji polskiego samochodu elektrycznego? Jaworzno ma wszystkie atuty województwa śląskiego. Tutaj mamy bardzo dobrą bazę dostawców. Właściwie każdy komponent, myśląc przyszłościowo, do Izery może być wyprodukowany na Śląsku. Jaworzno ma bardzo dobrą bazę naukowo-techniczną, w związku z tym naukowców, którzy pracują dla sektora motoryzacyjnego, rozumieją specyfikę tego sektora. Ma też bardzo dobrych pracowników, którzy znają kulturę motoryzacyjną. Ale oczywiście są też powody specyficzne dla Jaworzna, dla których wybraliśmy właśnie Jaworzno, a nie inną lokalizację na Śląsku. Przede wszystkim ten teren, na którym będziemy budować fabrykę, to jest duża działka, 118 hektarów. Ważne jest to, że obok tej działki jest teren dla naszych dostawców. A to jest niezwykle istotne, żeby te łańcuchy dostaw, ci kluczowi dostawcy, oni byli blisko fabryki. Bo co się dzieje, kiedy tak nie jest, to pokazała ta sytuacja związana z pandemią koronawirusa. Jaworzno to jest też miejsce, gdzie w dniu uruchomienia produkcji będą wszystkie dostępne
potrzebne media. Myślę tutaj o gazie, energii elektrycznej. Żeby to zwizualizować, to powiem, że potrzebujemy 30 MW mocy energii elektrycznej. To jest tyle, ile potrzebuje 25-tysięczne miasto. Więc to nie jest tak, że wszędzie taką moc da się w krótkim czasie doprowadzić. No i na koniec myślę, że to, co decyduje o wyborze Jaworzna, to też jest bardzo dobry klimat, który udało się wokół tego miejsca stworzyć. Władze samorządowe, władze regionalne, Katowicka Strefa, Lasy Państwowe. To są ci aktorzy, którzy się zaangażowali w to, żeby ta fabryka powstała w Jaworznie i w takich miejscach aż chce się inwestować. To znamy już atuty Jaworzna, no ale życie nie jest aż takie proste, że decydujemy i to się dzieje. Trzeba wykonać pracę. Jakie są najważniejsze rzeczy, które teraz trzeba zrobić? Oczywiście na Śląsku nie ma prostych lokalizacji. Śląsk to jest bardzo dobre miejsce do inwestycji, ale takich dużych lokalizacji, których my potrzebujemy, czyli tych 118 hektarów, które Państwo tutaj widzicie, tych prawie 200 hektarów naokoło dla dostawców, no to takich lokalizacji na Śląsku nie ma wiele. I ten teren też będzie wymagał przygotowań. My zakładamy, że wbicie łopaty nastąpi w trzecim kwartale 2021 roku, bo te trzy kwartały to jest czas, kiedy wszystkie strony, które dzisiaj podpiszą memorandum, będą działały na rzecz tego, żeby ten teren był gotowy do wbicia łopaty. Liczymy się z tym, że to wpłynie też na przesunięcie harmonogramu uruchomienia produkcji, że produkcja ruszy w 2024 roku, ale ja jestem głęboko przekonany, że ta inwestycja czasowa teraz, ona się opłaci, chociażby dlatego, że w tą lokalizację o bardzo regularnym, jak Państwo widzicie, kształcie, dobrze skomunikowaną przy drodze krajowej, przy bocznicy kolejowej, że ta lokalizacja, ona się odpłaci za tą naszą cierpliwość, którą teraz wykażemy przez te 3 miesiące. Bardzo dziękuję. Prezes Electromobility Poland, Piotr Zaremba, dziękuję serdecznie. Zapraszam gospodarza miejsca, prezydent Jaworzna, Paweł Silbert. Zapraszam serdecznie. Jakie szanse pan widzi w związku z lokalizacją fabryki Izery właśnie w Jaworznie? Co Jaworzno będzie z tego miało? Jeśli Jaworzno jest źródłem energii, a jest, jeżeli się tutaj wiele rzeczy wydarzyło po raz pierwszy w historii Rzeczypospolitej, to traktujemy nasze miejsce jako wyzwanie. Ponieważ jesteśmy jako miasto nastawieni na innowacyjność, oferujemy sprawność, pracowitość, determinację i taki poziom organizacyjny, który pozwoli aktorom tego przedsięwzięcia sprawnie z nami współpracować. Ja odbyłem wiele spotkań z panem ministrem, z panem prezesem, z państwem samorządowcami, z panem wojewodą, marszałkiem i oferowaliśmy nasze lokalizacje jako te, które mają ogromne szanse się w praktyce sprawdzić, ale również dają szansę ludziom, którzy tutaj mieszkają. Nie ukrywam, że czekają nas trudne rzeczy związane z reorganizacją przemysłu i skutki zmian klimatycznych dotkną również sektory, które dzisiaj budowały fundamenty gospodarcze miasta i trzeba będzie je w przyszłości zastępować. Jeżeli zastąpimy je czymś tak pięknym, innowacyjnym, środowiskowo neutralnym, i do tego wszystkiego będzie to jeszcze ta wizytówka miasta podtrzymywana, że jesteśmy i elektromobilni i staramy się być innowacyjni, to będzie piękne dziecko. Czekamy na narodziny tego dziecka, aby jak najszybciej te narodziny nastąpiły. Bardzo serdecznie dziękuję, Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. Dziękuję pięknie. Ja. Zapraszam teraz tutaj między te dwa piękne egzemplarze Izery prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dr Janusz Michalek. Zapraszam. Panie doktorze, dlaczego właśnie Katowicka Strefa jest tym najlepszym miejscem? Słyszeliśmy już, to w filmie była mowa o tym, o nagrodach, które strefa zbiera, ale proszę nam powiedzieć, co specjalnego przygotowaliście dla Izery? Rzeczywiście wiele słów padło o Śląsku, o województwie śląskim, o Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Dla nas to ogromna radość, bo te 80 tysięcy miejsc, które jest w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, to 60% to automotive. Tu mamy perełki, firmy, które w pewien sposób przez 20 kilka lat zajmowały się od początku automotivem.
pracowały dla globalnych koncernów na cały świat. Dzisiaj mogą to i będą to robić dla polskiego samochodu elektrycznego. Ja myślę, że jak 20 kilka lat temu decyzja Opla i powstanie fabryki Opla zmieniły ten region, zmieniły całe miasto Gliwice, tak również dzisiejsza decyzja, dzisiejsza inwestycja budowy samochodu elektrycznego, polskiego samochodu elektrycznego zmieni nie tylko Śląsk, nie tylko nasz region, ale również uważam kraj. Na Śląsku czy w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej jest już klaster Silesia Automotive i to jest bardzo prężnie działający klaster. Izera dołącza do tego. Tak jest i to jest podwójna radość, że możemy gościć taką znamienitą firmą jak Electromobility Poland. W naszym flagowym klastrze, który jest nie tylko krajowym klastrem kluczowym, ale w tym roku również osiągnął europejski zaszczyt bycia srebrnym na srebrnym poziomie. To 120 największych przedsiębiorców w branży automotive, to kilkadziesiąt miliardów sprzedaży i kilkaset tysięcy ludzi, bo to nie tylko ludzie, którzy pracują na Śląsku, więc tym bardziej cieszymy się, że na pewno te relacje, te wzajemne współpraca, ta synergia pomiędzy uczestnikami klastra będzie tylko dla Izery wartością dodaną. To miejsce wydaje się być idealnie przygotowane do tego, żeby Izera tutaj właśnie się rozwijała. Czas na wręczenie decyzji o wsparciu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej dla Izery. Zapraszam prezesa Electromobility Poland Piotra Zarembę, a pana, panie prezesie, proszę o wręczenie tej decyzji. Cieszę się ogromnie. Jest to decyzja numer 100. Decyzja numer 100, symboliczna. Śmiałem się z Piotrem, ponieważ roboczą nazwą, która była od samego początku funkcjonująca, samochodu była T100, więc tym bardziej setna decyzja w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Kiedyś, 24 lata, Opel dostał decyzję o wsparciu numer 1. Dzisiaj polski samochód elektryczny ma decyzję numer 100. To ogromna radość, wyróżnienia. Ja wiem, Piotrze, że przed nami to jest ogromna jeszcze praca, przed nami wszystkimi, ale myślę, że nam się to uda. 4 lata temu, jak zostawałem prezesem, trochę na żywo powiedziałem, że będzie samochód elektryczny u nas na Śląsku. Było trochę radości, trochę hejtu, a dzisiaj się moje marzenia realizują. Tym bardziej jestem szczęśliwy i dumny, że mogę przekazać w imieniu zarządu Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej decyzję numer 100. Bardzo dziękuję panie prezesie. To naprawdę wielka przyjemność pracować ze strefą nad tą inwestycją. Mam świadomość, że tych momentów trudnych przed nami jeszcze sporo, natomiast w tak dobrej atmosferze, w konstruktywnej atmosferze, gdzie wzajemnie się wspieramy, ja wierzę w sukces tego projektu właśnie w Jaworznie, właśnie w ramach Katowickiej Specjalnej Strefy. Panie prezesie, porozmawiajmy o konkretach. Co konkretnie Śląsk da Izerze? No to już tu tyle słów wybrzmiewało. To jest to, że bierzemy się od dzisiaj do pracy. Już zabraliśmy się dużo wcześniej, ale to rzeczywiście skarb, który mamy. 140 tysięcy młodych ludzi, którzy się co roku tutaj uczą. To przecież Śląskie Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0. Myślimy wspólnie z władzami, z panem marszałkiem, z panem wojewodą o umiejscowieniu na Śląsku czegoś takiego jak Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 i nie tylko. Czyli można powiedzieć, Izera jest nam potrzebna i my jesteśmy też Izerze potrzebni. I ta synergia i ta współpraca wkrótce zaowocuje nie tylko tym projektem, bo jak przywołany wcześniej firma Opel, to chyba już jest trzecia czy czwarta decyzja i tego życzę również firmie EMP. Kilku decyzji, żeby nie zatrzymywali się na tym modelu, żeby nie tylko ta jedna fabryka w Jaworznie, bo przecież mamy potencjał na Śląsku dużo, dużo większy. W takim razie pytanie do Piotra Zaręby, a co Izera przywozi na Śląsk? Pierwsza taka rzecz, która się nasuwa, to są oczywiście miejsca pracy. 3000 w samej fabryce, 12 tysięcy u poddostawców. Ale ja myślę, że to, co jest istotne, to przede wszystkim to, że Izera przywozi na Śląsk też najnowocześniejsze technologie. Technologie platformy, która będzie platformą, na jakiej będą budowane samochody elektryczne w przyszłości.
wiedzę, doświadczenie integratora technicznego, który pracuje na co dzień dla najlepszych marek motoryzacyjnych, bo przecież ten integrator i ta platforma, ona będzie służyć nam, ale będzie również służyć dostawcom ze Śląska do tego, żeby projektować komponenty. A mówiąc bardzo konkretnie, no, przywieziemy też zamówienia na konkretne bardzo podzespoły do naszego samochodu. Szacujemy po rozpoznaniu potencjału, który na Śląsku jest, że od 30 do 80% w zależności od obszaru samochodu, od 30 do 80% komponentów będzie powstawać tutaj na Śląsku. Tak jak Państwo widzicie, bardzo duży potencjał jest, jeśli chodzi o elementy zewnętrzne, czyli poszycie, zarówno to z tworzyw sztucznych, takie jak zderzaki, grill, spoilery, ale też poszycia stalowe, błotniki, drzwi, klapy, słupki, progi, wszystko to, co jest stalowe czy metalowe w samochodzie, przeszklenia, oświetlenie czy też wyposażenie zewnętrzne samochodu, takie jak klamki. To wszystko może powstawać od początku na Śląsku. Ten potencjał tutaj jest bardzo duży. Jeśli chodzi o układ jezdny, na początku na pewno ze Śląska będziemy chcieli kupować układy hamulcowe i układy zawieszenia. Natomiast kibicujemy też i trzymamy kciuki za strefę w tych dążeniach, żeby lokalizować kolejne inwestycje, na przykład inwestycje bateryjne, bo to spowoduje, że z tych 30% początkowych lądujemy na 70-80%, kiedy będziemy mogli korzystać również z baterii, które będą produkowane na Śląsku. No i oczywiście wnętrze. Tutaj ten potencjał jest bardzo duży. Systemy bezpieczeństwa, systemy wentylacyjne, obsługa, czyli to wszystko, czego można dotknąć w samochodzie, to również będzie powstawało od pierwszego dnia na Śląsku. My już jesteśmy zagłębiem elektromobilności, bo przecież niedawno cieszyliśmy się tu wszyscy z ogromnej inwestycji SK Innovation. To globalny gracz, jeśli chodzi o produkcję baterii elektrycznych. Wielokrotnie śmiejemy się w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej, że 80% części samochodów powstają u nas. Więc myślę, że przy tej współpracy, przy tym projekcie te 80% będzie dużo, dużo więcej. Więc i tego sobie i prezesowi życzę. Taką mamy nadzieję. Prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, dr Janusz Michałek, bardzo serdecznie dziękuję. Prezes Electromobility Poland, Piotr Zaremba, dziękuję bardzo. A teraz uczestnicy uroczystości podpiszą memorandum w sprawie realizacji projektu budowy fabryki polskiego samochodu elektrycznego Izera w Jaworznie. Bardzo będę prosił panów ze względów pandemicznych, będę prosił panów parami o podchodzenie do stolika, gdzie zostały już wyłożone dokumenty. Każdy z panów złoży podpis na jednym egzemplarzu tych dokumentów. Najpierw proszę ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę oraz marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego o podejście do stołu i podpisanie dokumentów. Proszę także o wygłoszenie kilku słów komentarza dotyczącego tego historycznego momentu, bo to właśnie jest początek drogi. Początek drogi do tego momentu, kiedy Izera wyjedzie na polskie drogi. Bardzo dziękujemy. No to jesteśmy uhonorowani z panem marszałkiem, mogąc być tutaj w pierwszej parze podpisujących. Te wszystkie wiadomości, które usłyszeliśmy ze strony, czy to pana prezesa Zaremby, pana prezesa Michałka, pana prezydenta Zilberta, to wszystko są gwarancje tego, że budujemy wszyscy taką koalicję, która będzie walczyła o to, żeby te miejsca pracy właśnie na Śląsku powstały, właśnie żeby zasiliły transformację regionu. I żeby ten projekt jak najszybciej przeszedł do tej fazy konstrukcyjnej, a następnie komercyjnej, bo widzimy, jak szybko zmienia się teraz pejzaż rynku samochodowego, jak szybko rośnie podaż różnych marek i modeli samochodów elektrycznych i jak ważne w związku z tym dla polskiej marki samochodów elektrycznych jest to, żeby znaleźć się na tym rynku jak najszybciej, jak najwcześniej, po to, żeby tą krzywą zapotrzebowania rosnącego popytu na jak najwcześniejszym etapie złapać. Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników tego wydarzenia. Bardzo się cieszę z tego powodu. No i symbolicznie podpisuję jako pierwszy. Podpisanie memorandum przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę. Bardzo dziękujemy.
A teraz proszę marszałka województwa śląskiego, pana Jakuba Chełstowskiego, zabranie głosu i podpisanie egzemplarza memorandum. Szanowny panie ministrze, szanowni państwo, myślę, że dzisiaj na Śląsku jest nowa drużyna, nazywa się Izera i wszystkie siły rządowe, samorządowe, biznesowe, gospodarcze grają w tej drużynie i musimy odnieść zwycięstwo, ale tak jak pan powiedział, minister, przed chwilą ciężka praca przed nami, więc my się do tej tak zwanej roboty zabieramy, nie boimy się, będziemy ten proces wspierać wszystkimi siłami. Jestem przekonany, że ten najbliższy czas, ten nowy rok 2021 będzie dla nas zdecydowanie inny. Myślę, że wszyscy chcemy już końca tego 2020 roku, ale to jest dobra informacja dla Śląska na dzisiaj, de facto trochę prezent gwiazdkowy, panie ministrze. Dziękujemy i będziemy pracować, żeby projekt się zmaterializował wspólnie z samorządowcami, z panem prezydentem, z panem wojewodą, oczywiście tutaj z panami prezesami odnośnie projektu i z prezesem strefy, więc my się bierzemy do roboty. Ja deklaruję tutaj pełne wsparcie samorządu regionalnego. I podpisanie memorandum w sprawie realizacji projektu budowy fabryki polskiego samochodu elektrycznego przez marszałka województwa śląskiego Jakuba Chełstowskiego. Bardzo serdecznie dziękujemy panom i zapraszam do stołu, gdzie znajdują się dokumenty, memoranda. Zapraszam prezesa Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, pana doktora Janusza Michałka oraz prezesa Electromobility Poland, pana Piotra Zaremba. Bardzo serdecznie dziękuję. Zapraszam teraz do podpisania memorandów pana prezydenta Jaworzna, Pawła Silberta oraz przedstawiciela Lasów Państwowych, dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Katowicach, pana Józefa Kubica. Zapraszam. Tutaj ja już jestem podpisany.